Cześć, witam Was na moim kanale. No i dzisiaj ponownie będę otwierał szardy. Dzisiaj moje drugie konto i dodatkowo moje konto free to play. Trochę tych szardów nazbierałem. Liczę na to, że będzie lepiej niż na moim głównym koncie, gdzie trafiłem drugiego Belanora. Więc nie był to zbyt duży powód do zachwytów. Mam nadzieję, że tutaj będę miał większe powody do uśmiechu. 53 szardy, miejsce jest. Także życzcie mi powodzenia. Zaczynamy. No już myślałem na początek, że coś fajnego wpadnie. Aczkolwiek Haruspex jest to przyzwoita rarka. Ma revive, ma fajną aurę. Zwiększa turmiter. Painsmith. Podobno bardzo fajnie uderza. Muszę go kiedyś przetestować. Wiem, że kiedyś się pojawił w filmie, gdzie ktoś go używał jako głównego nukera na platynie. Nie widziałem. Muszę to odgrzebać. Doomscreech. Ciekawa rarka też. Taki młodszy brat Seekera. No, na razie to początek wygląda jak na moim głównym koncie, gdzie długo żadnego epika nie trafiłem. Drugi kurzat. No. Dajcie mi coś dobrego w końcu, no. Epika. Mam Coldheart, bardzo dobry champion, no ale tutaj już czwartej nie potrzebuję budować. Zbyt niebiesko jak na mój gust. Wygląda to źle. O i w końcu jakiś epic Grunkeeper Dazdurk, całkiem dobry. Tu ma licza na A1, zwiększa atak, do tego napełnia turmiter o 25%, a tu usuwa wszystkie debuffy, do tego ma leczenie i rzuca Continuous Heal. Jeżeli go macie, potrzebujecie czy to turmiter boostera, czy cleansera, warto go zrobić. W końcu jest drugi epic. Skytouch Shaman i to jest nowiutki champion. Nie miałem jej na tym koncie, także bardzo fajnie, że ją trafiłem. Tutaj atakuje wszystkich. Co my tu mamy? Okej, leczenie. Tutaj, to jest najważniejsze. Usuwa wszystkie debuffy, block debuffs i revive on death na 2 tury, 4 tury cooldownu. To ma taki kiepski pasyw. Z jednej strony, znaczy kiepski, z jednej strony leczy wszystkich, ale z drugiej strony wrzuca na siebie fear. Więc trzeba się tutaj zabezpieczać immunity na arenie. Ale generalnie jest to bardzo dobry epic. Także cieszę się, że w końcu ją tutaj mam. Na pewno ją sobie zbuduję. No i cieszę się, że w końcu jakieś epiki chociaż zaczęły się pokazywać. Teraz czekam na legendę. Widzę, że wracamy do niebieskich. Jeszcze jest 30 szardów. Tutaj na tym koncie nie mam pojęcia, jak jest z Mercy System. Na tym koncie nie używam RSL Helpera, więc nie liczy mi tych szardów, więc tu jest niespodzianka, jeżeli pojawi się Mercy. W sumie mógłbym przejrzeć moje filmy, tak, bo zawsze to nagrywam i mógłbym sobie policzyć, ale jakoś nie wpadłem na to wcześniej. Bulwark, całkiem dobra rarka, fajny na klan bossa, tu ma mały weekend, HP burn,
a na pasywie, jeżeli jest zaatakowany, ma 30% szans na wydłużenie wszystkich wydłużenie czasu trwania wszystkich buffów na przeciwniku. Ursula the Mourner, bardzo dobry epic. Ale tutaj już ją mam, z tego co pamiętam. No niech te epiki wpadają, no bo trzeba na te książki legendarne zapracować. Jeżeli już jak żadna legenda nie chce wpaść. I jest kolejny. Sir, bardzo dobry champion. No, najlepszy nuke w całej grze. Pani, która przechodzi falę na Doom Tower jednym uderzeniem dzięki Karma Burn, gdzie usuwa wszystkie buffy z wszystkich championów, nie tylko z nas, ale też z przeciwników. I zwiększa swoje obrażenia. Naprawdę bardzo, bardzo mocne uderzenie. Druga jak najbardziej się przyda. Będę mógł ją zbudować pod Fire Knighta. Jedną pod Doom Tower i jedną pod Fire Knighta, gdzie nie muszę tak dbać o to, żeby miała dużą przeżywalność. Ostatnio wam pokazywałem mój team na głównym koncie. Pewnie taki sam sobie zbuduję tutaj na tym. Jeszcze 17 shardów. Na moim głównym koncie pod koniec spadła legenda, także liczę na powtórkę. Tylko na lepszą legendę. Aczkolwiek Belanora tutaj akurat na tym koncie nie mam, więc to byłaby nowa legenda chociaż. Painkeeper i nie potrzebuje. No, dajcie mi coś. Budzik się włączył. Znaczy się reset klan bossa jest. Mam ustawione, bo zdarzało mi się zapomnieć. No ale na razie czekam na moją legendę. Jeszcze 6 shardów. Felhound, świetny farmer. Ale też na Fire Knight się przydaje. Reflect damage na wszystkich rzuca, więc jeżeli Fire Knight nas wtedy zaatakuje, to od razu 5 ataków na niego wpada. Rowan ma dużo poisonów, ale nie jest to dobry champion. Renegade, ona się naprawdę, to jest fajna rarka. Tutaj obniża cooldown wszystkie skilli o 2 tury, bardzo przydatna. No jeszcze 2 shardy. I ostatni, no niestety wygląda na to, że tutaj legendy żadnej nie będzie. Słabo, no słabo niestety, tutaj rozczarowanie. Na głównym koncie duplikat Belanora. Tutaj 0 legend, Skyta Shaman nowa. Jeszcze mi zostaje moje konto free to play, zobaczymy co tam wpadnie. No tutaj jedna książka legendarna jest. Oj, tylko 3000, nawet nie mam co liczyć, że do tych 5500 dobiję do drugiej książki. O, Clan Boss. O, zobaczymy, może jakieś wojdy wpadły. O, jest wojd. To jeszcze jednego otworzymy. Może to jest ten wojd z legendą. Jeszcze jeden. Tutaj. O, i drugi wojdzik. Pięknie. Zobaczymy. Tutaj może. Tutaj rzadko coś wpada. Ale może akurat się coś uda. Ok. 2 wojdy jeszcze są. No, przestańcie mi wyskakiwać. Zobaczmy. Może akurat tutaj ta legenda czeka.
Tutaj paragon. I tutaj. No niestety, nie czekała tutaj żadna legenda. Także mimo wszystko, o, dzięki za subskrypcję. Także to było moje drugie konto, teraz przejdźmy na moje konto free to play i mam nadzieję, że tam troszkę się moje szczęście odmieni i będę miał z czego się cieszyć. Jestem już na moim koncie free to play. Udało mi się uzbierać 20 voidów, całkiem nieźle. Idealnie mam miejsce na te wszystkie voidy. No i tutaj, jako że to jest free to play, tu mam dużo mniej czempionów, więc tutaj będę zadowolony nawet z jakiegoś bardzo dobrego epika. No ale legenda oczywiście zawsze jest mile widziana. Na tym koncie trzeba przyznać, mam dosyć duże szczęście do legend. Także 20 shardów i zobaczymy, co tutaj wpadnie. Jeżeli będzie cold heart, też będzie fantastycznie. Bardzo by mi się tutaj przydała. A nawet dwie z miejsca bym wziął. No akurat Harvester to nie jest ktoś, kogo potrzebuje. O, jest epic. Drugi basher. Drugi basher, akurat jego już mam zrobionego, używam, więc będzie Faction Guardians. Chciałem dobrego epika i mam. No ale chciałbym nowego dobrego epika. Bellower, u, i to jest bardzo dobry champion, bardzo dobra rarka. On mi się na pewno przyda. Wszędzie ataki AoE, tu ma block active skills. Tu ma decrease speed. Tu ma decrease attack i decrease defense. Oba małe. No i ma aura, ale tylko we Faction Crypts zwiększa speed o 15%. Świetna rarka. Na pewno go zbuduję. Będę go mógł z powodzeniem używać. No ale czekam na coś jeszcze ciekawszego. O, jest drugi. No akurat Toll of the Maimed to nie jest... To jest po prostu Volt, nie jest to ktoś... O, i drugi! Uhuhu, pięknie! Ursula the Mourner, to jest bardzo, bardzo dobry epic. To już jest zdecydowanie lepiej niż Tolf. Tutaj atakuje jednego przeciwnika, 40% szans na obniżenie turmiter o 10%, o 15% jeszcze możemy te szanse zwiększyć. Tutaj atakuje wszystkich i co ma? Ma decrease attack na przeciwników i increase attack na wszystkich. Na wszystkich swoich. No tylko, że ona bardzo lubi czytać. No i na koniec ma revive 75% HP i 50% HP, ale poza tym daje increase defense i strengthen na wszystkich na 3 tury. I ta druga część to dzieje się niezależnie od revive, także można ten skill użyć wcześniej, nawet jeżeli nie mamy nikogo do wskrzeszenia, po prostu żeby wzmocnić team. No i jeszcze ma aurę, zwiększa speeda w Doom Tower o 24%. Ursula. No, to jest epic, z którego jestem bardzo zadowolony. No jeszcze chociaż Cold Heart. Widzę, że oksy mnie dzisiaj nawiedzają tutaj. No i ten, Mykolus, drugi już. Jest! Jest Cold Heart! Fantastycznie! No, to jest naprawdę... Nie było legendy, ale naprawdę jestem tutaj zadowolony. Ten ruch bardzo mi się przyda. Heartseeker, gdzie obniża turmiter o 100%. Ma już wbudowane 30% crit rate'u, więc nie trzeba jej budować ze 100% crit rate. 70 wystarczy. No i bardzo, bardzo mocno tutaj uderza. Do tego tutaj 4 uderzenia losowe na A1. Świetnie się to sprawdza na Fire Knight, także na pewno mi tam bardzo pomoże. Na Spidera też będzie fantastyczna, świetna pomoc na moim tutaj koncie free to play. O, i kolejny epic Warcaster. Generalnie poza Unkillable nie jest jakiś super. Swoją drogą, czy muszę poszukać, nie jestem teraz pewny, czy jest jakiś Team Unkillable Warcaster Skullcrusher.
Muszę sprawdzić, nie jestem w tym momencie pewny, czy jest taki. Jeżeli jest, to może mógłbym zbudować sobie unkillable tutaj. Trzeba to sprawdzić. Okej, okay, jeszcze trzy. Czy jeszcze coś ciekawego wpadnie? I dwa. Chodzi jeszcze jeden epik. Trzeci. I na koniec, czy ktoś ciekawy? Drugi Bellower. No to od razu albo będzie książka, albo będzie do Faction Guardians. Także jak najbardziej jestem tu zadowolony z tego, co trafiłem. Tego nie będę kupował. Nie chcę oceniać. Zobaczmy, czy udało się chociaż... Chociaż wątpię, czy tą legendarną książkę się udało trafić. No, daleko. Nawet... Ale jest epicka. To sobie wezmę, energię zostawię na później. 300 mi brakuje do tutaj do beczki. Może się uda jeszcze tą beczkę zdobyć. Weekend jest długi. Zobaczymy, zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie. Okej. Okay. To by było na tyle. Pochwalcie się w komentarzach, jak wam się udało, jak wam poszło, czy ktoś ciekawy się trafił, czy jesteście zadowoleni, a może było to niestety rozczarowanie. Mamy święta zaraz, więc życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt, a ja już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć!